Cześć wszystkim, nazywam się Jakub Martewicz i wczoraj założyłem kanał na YouTube. Nazywa się Komiksowa Nawijka i nawijamy tutaj o komiksach od strony artystycznej, warsztatowej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będzie nawijkowe quickie, quickie w piżamie, ale nie bójcie się, nic więcej tu nie będzie. Nie musicie się rozchodzić, nie będzie tu nic do oglądania szczególnego z mojej strony, ale postanowiłem, że tak. Zrobimy sobie przegląd komiksów, które do mnie przyszły i taki cichy przegląd, no bo wszyscy już śpią, ja sobie pobiegałem, oczyściłem trochę umysł, no i jestem, przyszło do mnie parę komiksów z Vintage Comics i nawet zrobiłem zaczątek nowej planszy, czyli zrobiłem ramki. Słuchajcie, to się chyba liczy też, nie? Wziąłem ołówek i zrobiłem. Rysuję też komiksy, zajrzyjcie sobie koniecznie na moją grupę komiksową Jakub Martewicz Art Poszczegóły i też wczoraj zacząłem, a tu tymczasem Borem Lasem jedziemy. No słuchajcie, nie można ciągle być perfekcyjnym, przygotowywać tych nawijek miesiącami, tylko od czasu do czasu trzeba wskoczyć w ogień improwizacji konradowskiej, iście. Więc ten, kto był ten? Gustaw czy Konrad miał wielką improwizację? Cholera, zapomniałem i teraz wyjdę na kompletnego dziada. No ale co zrobisz, panie, jak nic nie zrobisz? No dobra, krótka akcja, wędka, spławik, jedziemy z koksem, bo czas i pociągi nie czekają na nikogo. A potem jeszcze trochę porysuję. Taki będę miał wieczór, słuchajcie. No dobra, no to jedziemy. Tak patrzę, czy włączyłem kamerę. Tak. Dobra, spawn numer 6. Mam już spawna numer 6, ale powiem Wam tak. Dlaczego nie? Co warto mieć raz w jednym egzemplarzu, warto również mieć w dwóch egzemplarzach, jak powiedział już Empimenides, czy Epimenides, a może to był Empedokles? Holender, nigdy nie mogę zapamiętać. Tak samo jak nigdy nie mogłem zapamiętać różnicy między Anaxagorasem, a Anaximandrem i Anaximenesem. Więc tak to jest. Ale zapewniam Was, jakieś różnice tam są. Tymczasem Borem Lasem, zobaczcie, jakie tutaj jest bogactwo szczegółów. No nie można się opanować, to jest stary, dobry inking to, i w ogóle rysunek Todda McFarlana. Tu jeszcze sięgał swoich takich zenitów początkowo spawnowych. Fajne są te pierwsze numery spawna. Powiem Wam tak, mam coraz mniejsze dziury w tej kolekcji. Kupiłem ostatnio numer 1, znaczy ostatnio, jakoś w zeszłym roku kupiłem numer 1. I w sumie w oryginałach do posiadania całej kolekcji, takiej tego co chciałem, no bo nie mówię o jakichś późniejszych numerach, to brakuje mi już tylko numerów 2 i 3 i 4 i chyba 5 jeszcze. I tyle. Fajne są te głowy. Oczywiste moim zdaniem nawiązanie do Ojca Chrzestnego, tutaj gdzie oni tam, wiecie, się wymieniają tymi tam. Jest taka scena w tym pierwszym Godfatherze, gdzie Vito Corleone po kolei tak trochę przedstawia fabularnie tych wszystkich bossów, którzy się spotykają po śmierci tego Santino. No więc tutaj jest to całkiem nieźle wszystko przedstawione. Grafa na propsie, gdzieś tam potem Todd w okolicach numeru 9, 10 zdryfuje już w jakiś pośpiech, ale myślę, że jeszcze numery 6, a zwłaszcza 7, która następuje później, też musimy sobie ją tu zrobić na nawijce. No to zupełnie jest o czym pisać do domu. Jeszcze fajne kolory, jeszcze chyba Steve Olive z tego co widzę. Tak, Steve Olive i przejmuje już powoli Ruben Rude i Oli Optics. No ale widać jeszcze trochę takie te ciemniejsze odcienie, które sugerują Steve'a Olive'a i to właśnie w nim bardzo lubię. Słuchajcie, zobaczcie co tu, zobaczmy co tu jest. To jest Marat. Marat. Nie wiem co to jest za ziom. Kiedyś wiedziałem, to jest jakiś ziom z Image chyba, ale musiałbym sprawdzić. Wydaje mi się, że kiedyś go znałem, a potem zapomniałem. Fajne było to, że McFarlane tutaj odpowiadał na listy. No a to jest Cerebas. Musimy sobie zrobić Cerebasa. Mam tam kilkadziesiąt chyba numerów tego, zwłaszcza tych późnych. No ale to było coś, słuchajcie, w ogóle Cerebas, o tym by była nawijka. Cerebas to jest coś takiego, co... To tworzył Dave Sim. I Dave Sim to jest ziom, którego trzeba znać. Bo to jest 300 numerów w czerni i bieli. On to tworzył przez całe swoje takie twórcze życie. Już dzisiaj jest taki semi-retired na pół emeryturze, ale to jest... Czy się komuś Cerebas podoba, czy nie, to jest ewenement. To jest jak owoc jedyny w swoim rodzaju, którego trzeba chociaż raz skosztować. Ja tam znam głównie te późne numery, no nigdy nie miałem okazji kupować tych pierwszych, ale powiem Wam, że o tym sobie musimy powiedzieć. Bez dwóch zdań. Fajne ujęcie nawiązujące do tej okładki Marvel Tales z doktorem Octopasem, ze Spider-Manem. Też bardzo podobna była z takim tutaj zbiornikiem na dachu i tak dalej, gdzieś tam luźno, no chciałem powiedzieć zwisającym, ale pamiętającym się gdzieś tam chyba Dokiem Octopasem czy Spider-Manem, ale zobaczcie na tę okładkę. Tu jest zupełnie o czym pisać do domu. Uwielbiałem ją jako dzieciak. Te cyzelowane kolory, to wszystko jest takie dokładniutkie. I trzeba przyznać, że przyciąga uwagę, wydaje się atrakcyjne. Jedna z lepszych okładek Spawna. Czego tu nie lubić? No dobra, jedziemy dalej.
X-Force numer 25 i tak się staram, żeby przebłysnął ten, chociaż przez chwilę. O jest, uwaga, zobaczcie na to. Jest tutaj prawdziwy hologram Cable'a, który wyłania się z nicości. I to całkiem niezniszczony hologram, bo gdzieś tu na innej nawijce pokazywałem jakiś inny też numer z tych czasów Fatal Attractions i to miało taki popękany ten hologram, chyba jakiś ten X-Factor czy coś, a to, czy coś innego. A to jest całkiem fajne. I kto tu rysuje? To będzie Greg Capullo. To będzie na bank Greg Capullo, nie wiem tylko jaki inker. I nie ma podpisane, ale widzę po tych grymasach, że to jest Capullo, bo on wtedy rysował X-Force. I tak, Greg Capullo, Wiacek, Dan Green, Paul Ryan, Jimmy Palmiotti, Scott Hanna, Kevin Conrad i Al Milgrom na tuszu. Całkiem fajnie się to prezentuje. Ten Capullo wcześniej zaczął z wysokiego konia już, nawet przed przejściem do Spawna, to już był taki całkiem accomplished artist. Zobaczcie, jest to kompetentne, nic tu nie krzyczy, że coś nie działa, nie? Także podoba mi się ten issue. I chyba i tego nie mam, bo właśnie to, co mnie skusiło na zakupy, no to nie ten Spawn, bo Spawna bym samego nie kupował, bo mam z reguły po kilka egzemplarzy, jak już coś mam. Ale bardziej mnie skusiło właśnie to, że było parę numerów, których nie miałem. No i ten X-Force, mimo że są omnibusy, ja wiem i tak dalej, różne inne duperele, no to jednak to chciałem mieć w oryginale. Lubię sobie od czasu do czasu przekartkować jakąś dobrą zeszytówkę. To zawsze coś daje i napawa mnie optymizmem. Zupełną perwą byłoby zgadnięcie, jacy inkerzy są na jakich stronach, no ale to słuchajcie, tutaj widzę Ala Milgroma pewnie, tak mi się coś zdaje, bo to taki trochę styl, ale mogę się mylić. W każdym razie, mogę się mylić, bo tu wszyscy są trochę podobni do siebie, jak jedna kropla jesiennego deszczu do drugiej kropli jesiennego deszczu. No, w każdym razie fajny jest ten Capullo X-Force'owy. Zupełnie nie mam pojęcia, o czym są te komiksy. To nie było akurat wydane w Polsce, ale samo Fatal Attractions trochę było. No, ale zobaczcie, jaki to już proto-spawn, nie? To ten Magneto. Widać, że Capullo miał już wtedy taką skłonność do rysowania fajnych puz, czegoś, co przyciąga uwagę i co do tego spawna się nada. O, tak jak tutaj już, czyli to nie tylko, że sam McFarlane mu to wpoił, bo na pewno wpoił wiele i wiele tyków w niego wpłynęło, w tego Capullo, ale też myślę, że sam Capullo tutaj już jako wczesny rysownik całkiem nieźle daje radę i gdzieś tam to już się... To nie było tak, że on się gdzieś tam tylko dzięki McFarlane'owi wyrobił, jak nie powiem co, w betoniarce, tylko raczej też to gdzieś tu już jakiś materiał McFarlane do tego miał. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, lajsnąłem się na ten Superman Tribute Edition Wizard. Okładka kiedyś była chromowana, teraz już chyba tylko jest chropowata. Ale o, tak wygląda. No to chyba trochę to jako jedyne przejrzałem trochę tak z ciekawości, co tam jest. I powiem wam tak, to jest jakieś wydanie specjalne czasopisma Wizard o śmierci Supermana i chciałem sobie to poczytać, bo lubię ten okres w Supermanie w ogóle. Na tym się wychowałem. Ale powiem wam tak, nie ma tu nic ciekawego. Naprawdę, Holender jasny, such a waste. To jeszcze nie są te czasy, kiedy Wizard coś tam fajnego miał do zaoferowania. Bo wbrew pozorom Wizard miał czasami później. Ja pamiętam w roku 97, 8, oni mieli czasami później jakieś fajne wydania tu i gdzie można było jakiś numer 0 tam kupić i tak dalej. Ale tutaj tylko chyba ciekawe są takie te jakieś różne wspominki tych starych ziomów. Tu gdzieś Kurt Swan mi mignął. Ale tak, to są takie artykuły gdzieś napisane na zamówienie. No tutaj te rysunki podkreślają. To widać od razu. To jest Byrne, Man of Steel numer 1. To jest też Man of Steel numer 1. To jest jakiś Jerry Ordway z tego numeru Superman chyba 53, mi się wydaje. Kiedy Lois Lane się dowiedziała, że Clark jest Supermanem. Tutaj to jest też seria Man of Steel. Albo może jakiś numer Action Comics. To mi wygląda trochę na Action Comics, bo to jest jakiś dziwny inking. Chciałbym się sobie przypomnieć, ale to jest też John Byrne oczywiście, to też John Byrne z Supermana albo 2, albo 3, bo to jest inking Terry'ego Austina, to jest John Bogdanow w stuszu Denisa Jenki, także to wszystko jest jakoś znane, gdzieś mi to błyszczy w pamięci, mogę się tam mylić co do numeru, ale generalnie jakbym na półkę sięgnął, to bym od razu wiedział. No i tutaj tak samo, o tutaj pierwszy Superman, Joe Shuster. Tak, bo Siegel był na scenariuszu, a Shuster rysował, tak mi się zdaje. Wstyd trochę nie wiedzieć, ale nawet nie ten. Kurt Schaffenberger to też był znany artysta, bardzo taki prominentny, Kal-Ela. Może trochę u nas nieznany, no bo my generalnie nie wiemy o tych starych przygodach, o ile nie zapoznamy się z jakimiś omnibusami starymi, ale generalnie jak ktoś tam czytał Supermana kilkadziesiąt lat temu, to Schaffenberger, Kurt Swan, Wayne Boring wcześniej przecież też z tym takim swoim wielkim kadłubowym Supermanem. To jest kawał historii. Gil Kane. Ja Gila Kane'a, słuchajcie, coraz bardziej lubię. Nawet Jack w tym jego inkingu też był specyficznym, takim rapidografowym. Coraz bardziej to do mnie przemawia, bo Conany ostatnio czytam i Holender jasny. Neil Adams, Jack Kirby, no zobaczcie na to. No trochę tu takich ciekawostek, ale Ordway, Byrne,
Perez, Kerry Gamil, Bogdanow, tutaj jakiś Jurgens czy coś, ale to jest jakiś dziwny Jurgens, tego nie pamiętam. No ten to jest oczywiście ten numer, kiedy Superman powrócił z Time and Time Again. Tu okładka Walta Simonsona, Tom Grummet. Także no, coś tu jest fajnego, może musiałbym sobie poczytać, ale tak z tego, co sprawdziłem, to więcej jest takiego wesołego pieprzenia niż rzeczywistego kontentu. Ja bym wolał jakieś wywiady fajne. Właśnie te późniejsze Wizardy miały w sobie to, że miały fajne wywiady. Tu John Byrne, tu Jim Lee, tu jakiś Bob Harras i tak dalej. Zobaczcie, jakie reklamy, nie? Superman w całym, a reklamy Savage Dragon, Cyber Force, Sylvester, Larsen. Reklamy są tylko image. Także, no, tam jakiś Ultraverse czy coś. Ale zobaczcie na to. No to może trochę jakieś fajne historii. George Reeves, który kiedyś przed tym Christopherem Reevem grał Supermana. Milestone, Static. Ciekawe były te komiksy Milestone. Może nic takiego pierwszoligowego, ale od czasu do czasu coś fajnego się tam znajdowało. Także spodziewałem się może więcej takich wywiadów, jakichś behind the scenes tutaj, a takiego trochę tu jest wierszówki klepania. No ale słuchajcie, nie wszystko zawsze działa tak, jakby się człowiek spodziewał. Także generalnie muszę to przeczytać, ale nie wydaje mi się, żeby to było coś takiego, co postawi mi te moje ostatnie dwa włosy na głowie. No oprócz, to jest art by Mark Teixeira? Przecież to jest Jim Lee podpisane, ale dziwne. Myślałem, że to jest Rob Liefeld, inking Roba Liefelda w ogóle. To jest, słuchajcie, ja bym sobie dał uciąć mały palec, że to nie jest Jim Lee, że to jest jakieś jego studio, albo że to jest jakiś inking w ogóle dziwny kogoś. Bo tu Art by Mark Teixeira jest, to tak, w środku pewnie tak, nie mam tego Union, ale to nie jest Jim Lee, to jest Holender, to jest jakiś Liefeld albo ktoś, albo jakiś jego naśladowca, to jest na bank jakiś studio job. No chyba, że Jim Lee miał akurat taki dzień, że tam gdzieś się ten. O, jakiś protoplastyczny ten Superman Price Guide. Zobaczymy, ile jest wart Action Comics numer 1. 125 tysięcy dolarów. Ciekawe, ile jest wart dzisiaj. Chyba trochę więcej. No te przewodniki zawsze były trochę z tyłka. Zawsze były albo jakieś overpriced, albo jakieś nie, czasami coś trudno zdobywalnego też nie było tutaj docenione. No ale ciekawy taki dokument historyczny. No dobra, nie będziemy tego międlić jakoś specjalnie. To na to warto zwrócić uwagę. World of Krypton, World of Metropolis i World of Smallville. To były takie trzy miniserie. Mam je wszystkie w oryginale. Je pisał John Byrne. Tam jeden Mignola rysował, drugi tam jakieś inni artyści. One były takie u nas pominięte, ale to też jest kawałek tej historii takiej z Supermana The Man of Steel z późnych lat 80. Wszystkie miały po cztery części, z tego co pamiętam, i były takie interesujące. Także zupełnie na propsie. No także nic żeśmy się tu ciekawego takiego nie dowiedzieli z tego Wizarda, tylko okładka w sumie fajna. Ten Jurgens i Brad Breeding zawsze na propsie. I tyle, słuchajcie, jedziemy dalej, bo to nie ma co czekać. Jeden numer Spectacular Spider-Man, którego nie miałem, no ale Salbu Sema, tuszujący sam siebie Salbu Sema, to zawsze coś, co mi się podoba. I ja mam prawie wszystkie te numery Salbu Semy w oryginale. To ponad setkę mam spokojnie tego, ale właśnie nie mam kilku i był jeden i to był ten taki pierwszy impuls, który mnie zmusił do tego, żeby dokonać zakupu i przy okazji kupić parę innych issues. I tak sobie potem zajrzałem, czego nie mam, no i akurat tam dwie czy trzy pozycje takie były. Znaczy w sumie to prawie niczego nie mam stąd, ale generalnie takie rzeczy, których szukam, a nie mam, nie? No bo tam zaraz zobaczymy, że będzie parę rzeczy, które po prostu zrobiłem jako impulse buy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta Mary Jane tu. Nie, no Salbu Sema jest powyżej wszelkiej krytyki. Uwielbiam ten jego kanciasty styl, to jest szybkie, to jest wydaje mi się, to jest jakiś pędzelek, ale to jest tak fajnie zrobione, to jest tak jedyne w swoim rodzaju, tak lekkie, że to jest po prostu koniec. Ten niesamowity Peter Parker w jego wykonaniu, to się nie można pomylić. Widzisz i to były czasy, kiedy w komiksie liczył się styl. Patrzysz i widzisz, że to nikt inny, jak tylko Salbu Sema. No, bardzo fajny dodatek, to już mi tylko tam chyba brakuje trzech czy czterech, żeby całą kolekcję Salbu Semy skończyć, no bo na tym mi najbardziej zależało w zeszytach. No dobra, Crimson Dawn. To pamiętałem z jakichś starych Wizardów czy skądś. Ben Raab, Salvador La Roca i Art Thibault. Zobaczymy, co to jest w ogóle za wynalazek, panie. To były te czasy, kiedy w Marvelu były te dziwne rozkładówki. To jakby to dodawało do tego, do experience. Training is useful, but there is no substitute for experience, Mr. Bond. I wiecie co, ja się Tibertowi trudno opieram. Generalnie te X-Meny takie z lat 90. mają sobie jakiś magnetyczny czar dla mnie, również późnych. Tam był też taki moment, gdzie był ten po Madurejrze, paru takich fajnych rysowników było. Pacheco, Carlos Pacheco i tak dalej. To było takie trochę w podobnym stylu. Brandon Peterson chyba, jeśli się nie mylę, albo ktoś jeszcze. Trochę Kubert jeszcze tam ciągnął dalej pod tą drugą połowę lat 90. z tego co pamiętam, ale w każdym razie było to takie dosyć atrakcyjne dla mnie. Coś ma w sobie ta epoka, co nie pozwala mi przejść obok niej obojętnym. No,
Także słuchajcie, może jakiś wieczorek z tym, może nawet dzisiaj wieczorem sobie machnę. Ale mam fajnego omnibusa, którego czytam, Conana, i się będę zastanawiał, co zrobić. Dobra, The Spectacular Spider-Man Annual. I tu wielki zawód, bo szczerze mówiąc myślałem, że to jest Sal Buscema, bo taki trochę układ jest busemowy, tak jakby layouty Buscema robił, ale to, ale it's not, chyba. To jest jakiś Jerry Bingham. Jerry Bingham, coś mi tam świta. Potem jakiś Wyman, nie znam zioma. Potem jakiś Wyman and Company, to już w ogóle jakiś Studio Jab. A potem John Romita Senior. O, to chociaż ten John Romita Senior będzie fajny, bo tego to nie znam. No, annuale mają to do siebie, że Holender, o ile tam się czasami jakiś genialny nie trafi, to jakiś Mignola nagle z tyłka albo coś, to potrafi być. Trochę ala Tom Mandrake, ten artysta, nie? Taki trochę z jakiś za mgłą, tu coś taki zabajeruje, ten jakieś wrzuci, ale no nie jest to ten level. Takie jak jest to poprawnawe, momentami nawet bywa interesujące, widać, że tu gdzieś się stara z życia rysować chyba, ale z jakichś fotosów może, że gdzieś tam jest to poprawne, o, jest to adamsowskie nawet tutaj ta poza. Czy te inne. Widać, że gdzieś tutaj zainteresowanie rysunkiem jest jak najbardziej i nie jest to, powiedziałbym, jest to oryginalne dosyć, ale nie jest to moim zdaniem na tyle atrakcyjne, żeby tam porywać. O, zobaczcie tu, gdzieś tu są ślady Byrna, ślady Nila Adamsa, poprawna anatomia, a przy tym pewna nieporadność w takim konstruowaniu gdzieś perspektywy, ten spider taki malutki się wydaje, nie tworzy to jakiegoś takiego super obrazka 3D. I tyle. No i potem jest ten Wyman, ale potem wszędobylski Keith Williams, który kiedyś robił backgroundy Johnowi Byrnowi. Tak i trochę to wygląda przeciętnie. No, a tutaj jakiś znowu inny inker, ciekawy, trochę w stylu Bisleya jakby. O, tu zobaczcie, ta twarz. No, to już zaczyna wyglądać ciekawie. A tu John Romita Senior i Al Milgrom na tuszu. Nie wiem, czy to jakiś reprint, czy coś. No, jakaś taka króciutka historyjka. W sumie to, słuchajcie, nic specjalnego ten Spectacular Spider-Man Annual, ale nie miałem, to wziąłem. Trudno. O, i tego Supermana nie miałem w oryginale. Mam sporą kolekcję Supermanów, ale akurat właśnie tak jak sprawdzałem, to tu się to było i tego nie mam. To mam tylko w wydaniu TM Semic, więc uzupełniłem kolekcję, a mam pozostałe części Red Glass, z tego co sprawdziłem, więc w sam raz. To jest w ogóle fajna opowieść. Trzeba by sobie ją zrobić na nawice osobno, bo tu jest o czym pisać do domu. Ten i artysta, i ten James D. Hudnall, i Ed Hannigan na tym, i Blyberg na tuszu chyba. To jest trójca, która daje radę i te takie wycieczki, co by było gdyby, to było, się wyróżniało na tle tych takich starych Supermanów. Bardzo ładnie narysowana Lois też, świetne mięśnie, to było coś wtedy, ta trylogia. Było to takie interesujące. Myślę, że do dzisiaj nawet, jakby ktoś to wziął teraz jako zeszyt, to by się z przyjemnością w tym zaczytał. Także warto sobie na to spojrzeć. Trochę ordłajowe takie odrywanie tej maski. No i tutaj ten Carl Kiesel, który potem też dużą rolę odegra w śmierci Supermana, a też przyzwoity ten art Carla Kiesela jest. Ciekawostka, fajnie by było zobaczyć jakiś grubszy album tego artysty, także całkiem na propsie też okładka Andy'ego Kuberta, ten niepodrabialny styl, podpis jest nieczytelny, ale to jest Andy oczywiście, tutaj ten pod swojego starego trochę podchodzi ta krecha, a przy tym ma już specyficzny, wyrobiony charakter. Ja sobie bym życzył, żeby Andy Kubert trochę ten swój styl rozwinął, który gdzieś tam wyłazi też z jego starego, nie? Bo on potem się stał takim, obaj Kubertowie moim zdaniem trochę, być może trochę mieli zakorzenione porady starego Joe, że trzeba być trochę zawsze z duchem czasów, no to oni już poszli potem trochę w grubą komerchę, ale ja lubię, jak oni byli właśnie tacy bardziej, wiecie, drapieżni z tych czasów Batman versus Predator i tych właśnie okładek, to jest coś. Słuchajcie, tak, wiem, zupełny ten, ale zupełna perwa, ale Supreme, zobaczcie, jak pięknie błyszczy się chrom. Prawie jak w piosence Ostrego, jak pięknie błyszczy się chrom i w ogóle jakiś dziwny papier, zwykły papier gazetowy w komiksie Image, ale czad. I co to jest w ogóle, jakby ten Liefeld czy coś? To jest Bill Brian Murray i Liefeld inkuje. Zobaczcie na to. I ma co inkować. Zobaczcie, wszystkie trzy ilustracje na tym double page spreadzie czują się dobrze. Zobaczcie na to, jaki czad. Kurde, I am supreme. Bo to nie są te czasy jeszcze tego, nie? Nie, to jest Rob Liefeld jest writerem. To nie jest jeszcze Alan Moore. Okej, ale to jest nawet całkiem fajne. Ja lubię Liefelda. Liefeld jest jak grzeszna czekolada późnym wieczorem. No, co tu zrobić? Panie, żałujesz przed, żałujesz po, żałujesz w trakcie, a jednak czasami bez niej się nie obędzie i wracasz do niej potem myślami.
Fajnie, że Inking tutaj Rob Liefeld, może trochę też jego studio, ale gdzieś tam jeszcze pobłyskuje ten stary Rob, więc zawsze na propsie. Supreme. A zobaczmy, bo potem Alan Moore wejdzie, nie? O, to jest Youngblood numer 0, okładka Youngblood numer 0. To są jakieś Bloodwolf, to się ukaże w komiksie Image, Darker Image. To chyba nigdy nie wyjdzie jako żadna seria. Szkoda, bo było chyba najciekawszym, co Liefeld wtedy tworzył. Zupełnie z tyłka. Tu nawiązanie do tej telewizji ze Spawna chyba, czy coś. Ciekawe, ciekawe, fajne. Fajne ogólne, słuchajcie, to jest tak złe, że aż dobre. Uwielbiam stare komiksy Image. No dobra, to na końcu, nie, mamy jeszcze parę, to może dwa zrobimy od razu, bo to coś jest podobnego. Detective Comics 623 i 624. Słuchajcie, fajne okładki Dicka Spranga. Dick Sprang to chyba nie jest prawdziwe nazwisko, ja już mówiłem kiedyś o tym, ale kiedyś ich nie kupiłem, bo mam chyba te, które otaczają te numery, bo one są Breyfogle albo Aparo, a tych nie kupiłem, bo mówię Dick Sprang, dobra, to nie jest to Aparo, nie jest to Breyfogle, to nie kupię. I rzeczywiście, w środku nie jest to nawet Dick Sprang, a szkoda, jest jakiś no, taki bardziej... Nie wiem, to musiałbym się tam wczytać. Mike McCone, no mi się z Punisherem kojarzy trochę. Flint Henry, Pencillers, Jose Marzan Jr., Inker, okej. Okay. Zobaczcie, no takie jakieś to jest trochę miszmaszowe. Ma elementy niezłe, a ma elementy momentami takie trochę nijakie. Jakiś taki klimat starej zeszytówki w każdym razie jest. Na pewno warto mieć to jako fill-in, bo w Semiku tego nie było. I tutaj chyba ci sami mniej więcej. Tak, Flint Henry jakiś i znowu Mike McCone i Jose Marzan. McCone mi się kojarzy z jakimś wydaniem Punishera z Polski. Także nic ciekawego takiego, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy gdzieś w jakiś Vertigo nie robił czy coś, a to musicie mi poprawić. No zobaczcie, no nie jest to coś, co by tam stawiało włosy na głowie. Jest to trochę nieporadne, jest to trochę amatorskie, jest to trochę takie, jakby ktoś pierwszy raz zrobił. Widać to. Na przykład jak patrzę na swoje pierwsze, zwłaszcza Henryka Kajdana numer 1, jak praca jest bardzo wczesna, to są pewne takie elementy fetyszyzujące sam art, ale przy tym niektóre elementy są bardzo, bardzo słabe. I gdzieś tu widzę podobny vibe. Nie wiem, czy to jest artysta na początku swojej drogi, ale przyznam wam, że nie wiem. Mówię tutaj zupełnie z głowy i nie znając go, ale tak mi to trochę wygląda, jakby to nie był jakiś najstarszy artysta. A jeżeli jest, to grubo się mylę. No ale w końcu jest wieczór. Wprawdzie no, nie taki całkiem jeszcze straszny, ale jednak mamy prawo do pewnych tam ambiwalencji, czy jak to się mówi. Dobra, nie, ambiguity chciałem powiedzieć, do pewnej takiej bym powiedział, no. Swobody interpretacji. Okej? Okay? Dobra, Batman Detective Comics. I na końcu, last but not least, Maximum Carnage. Maximum Carnage chyba mam w oryginale, ale właśnie oprócz tych niektórych numerów tego. I to jest trudno zdobyć, bo to jest drogie. To zawsze kosztuje parę dobrych dolarów, tam nie 2 dolary, tylko zawsze 5, panie. Chyba, że jesteś naprawdę w Stanach, gdzieś w jakiejś garażowej wyprzedaży. No to jest ten już Sal Buscema, bardzo dojrzały, ale zobaczcie, jak pięknie to współgra z tą narracją De Matteisa. Już mówiłem o Maximum Carnage kiedyś, ale z przyjemnością sobie sięgam również do zeszytów, bo to zawsze coś daje, no i ten vibe starych komiksów to jest co moim zdaniem tutaj bardzo, bardzo lubimy. No a jak nie lubimy, to przynajmniej ci z nas, którzy pamiętają ten zapach, że komiksy się wąchało wręcz. I wiecie, co zrobię? Zrobię perwę, ale... Oh yeah, baby, ten Kapitan Ameryka, aż... No nie, trafiłem w sam środek. Słuchajcie, tak mówiłem, że będzie to nawijka. Fajny splash, double page spread. Mówiłem, że będzie to nawijka, słuchajcie, trochę off. Mam nadzieję, że ktoś wytrwał do końca. Jeśli wytrwał, propsy dla ciebie. A jeśli nie, to też nikogo nie winię, no bo w końcu są lepsze rzeczy do roboty niż przeglądanie starych komiksów. Ale czy naprawdę? Kogo my tu oszukujemy, słuchajcie? Dzięki wielkie za tę nawijkę. Pamiętajcie proszę, żeby śledzić moją własną twórczość. No nie mam akurat tu pod ręką moich własnych komiksów, ale you know the drill. Eurydyka, Kocia Planeta, Henryk Kajdan. Oto komiksy, które nigdy nie wyjdą z mody i co więcej, uważam, że staną się klasykami długo po tym, jak mnie już nie będzie. Zapraszam do grupy facebookowej Jakub Martewicz Art po szczegóły. Tymczasem Borem Lasem życzę wam miłego wieczoru. Porysujcie, poczytajcie komiksy, bo to zawsze coś daje. No i do następnej nawijki.